Siemanko rodacy, tu Killer Misiek z tej strony. Mam dla was nową informację, jeżeli chodzi o GTA 5 Online. Będziemy mieli w przyszłym tygodniu nowy update na GTA 5 Online. Co nas oczekuje w nowym update'cie, który zwany będzie Ill-Gotten Gains Part 1, co może oznaczać, że będzie tych update'ów więcej, bo to część pierwsza. O, chyba bardzo będziemy się cieszyć, że następne update'y będą po tym znowu. Także powiem wam, co nowego nas może oczekiwać w tym update'cie. Z tego co wiem, będą nowe samochody. Dwa super sport samochody, jeden sportowy, no i jeden samochód, który jest jakimś tam starym muskelkarem, czy coś tego typu. Co do samochodów, tutaj mamy właśnie ten sportowy samochód. Będzie 7 nowych lakierów, także przez całą karoserię będą jakieś tam znaczki luksusowych marek. Wydaje mi się, że to Gucci i tak dalej. Oczekują nas setki nowych ubrań luksusowych, koszule, buty, spodnie, no tak jak wszystko, jakieś płaszcze z kożuchami. Super sprawa, naprawdę będzie znowu z czego wybierać i na co wydawać hajs. Helikopter i samolot można będzie dostać w kolorze złotym. Jeżeli ktoś ma za dużo hajsu, to może sobie kupić i zaszpanować nad miastem Los Santos. Dodana została nowa broń Combat PDW. Zobaczymy, jak będzie sprawować się w praktyce i co nam ona pokaże. Benefactor Storing GT oraz Pegasi Osiris to są te dwa supersportowe samochody. Obydwa będą miały otwierane drzwi do góry, co będzie stylowe przy wysiadaniu z samochodu. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia, wasz Killer Misiek. Hello!